wyszedłem z samolotu i nie przywitali mnie Brytyjczycy z Britain First, ale przywitali mnie dwaj panowie. I może powiem od tej strony, że o ile do wczoraj naiwni mogli mieć złudzenia co do tego, kto się rządzi tak naprawdę i kreuje wszelkie ruchy w cywilizacji łacińskiej, tak naprawdę po dzisiejszej sytuacji nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości. Dwaj panowie, którzy czekali na mnie zaraz po tym, jak wyszedłem z samolotu, zadali mi trzy pytania. I wydaje mi się, że te trzy pytania powinny rozwiać wszelkie wątpliwości, kto pociąga za sznurki w światowej i europejskiej polityce. Pierwsze pytanie brzmiało: czy jest pan antysemitą? Drugie pytanie brzmiało: czy nienawidzi pan Żydów? Trzecie pytanie, związane z notatkami, które miałem, wszystkie zeskanowane, wszelkie informacje, wszelkie dane, wszelkie telefony, a również w notatkach miałem zapisane nazwisko Ibrahima ibn Jakuba, Żyda z XI wieku, który trudził się sprzedażą niewolników polskich na ziemiach polskich i z wielką złością, z nienawiścią w oczach, ten osobnik, ta osoba, o której zaraz powiem, kim tak naprawdę była, z wielką złością pytała mnie, co robi to nazwisko w moim notesie. Myślę, że więcej nie trzeba wyjaśniać, kim były te osoby, bo chyba średnio inteligentny człowiek tak naprawdę zdaje sobie z tego sprawę. Na początku myślałem, że jadę do Wielkiej Brytanii, że jadę do państwa Brytyjczyków, a nie do Izraela, bo rzeczywiście okazało się, że ci panowie, którzy mnie przesłuchiwali, ci panowie, którzy na mnie wyczekiwali, to byli Żydzi. Jak powiedziała mi, zapytałem pracowników, którzy pracują w Border Force i wyjaśnili mnie, że przez kilka godzin przysłuchiwali mnie panowie, którzy są identyfikowani jako Jewish Special Branch, czyli tacy żydowscy agenci do spraw specjalnych. Przepytywali mnie przez kilka godzin, przeszukiwali wszystkie moje rzeczy, ale chyba tak naprawdę najbardziej znaczące jest to i wiele wyjaśnia reakcja agenta, który na mnie czekał na lotnisku, który z wielką złością reagował na imię Jezusa. Gdy powiedziałem, że moim Panem jest Jezus Chrystus, ten agent automatycznie krzyknął: shut up, zamknij mordę. Wielokrotnie to powtarzał. A gdy wspominałem o tym, że jadę do Wielkiej Brytanii po to, gdyż chcę współpracować z organizacją na rzecz reaktywacji i odbudowy chrześcijańskiej Europy, powiedział, że jestem skrajnym rasistą, antysemitą i tak naprawdę jestem na podsłuchu od wielu, ale to wielu miesięcy. Kiedy podjęto decyzję o tym, żeby cię odesłać do Polski? No właśnie, to przeszukanie trwało przez kilka godzin. Byłem przesłuchiwany, były mi zadawane przeróżne pytania. Po pięciokroć pytano mnie, jaki jest mój stosunek do homoseksualizmu. Przez pięciokroć myślałem, jaki jest mój stosunek do innych religii. Pytano mnie wielokrotnie, krzycząc na mnie, czy uważam, że chrześcijaństwo jest religią prawdziwszą albo lepszą od takich religii jak islam czy religia żydowska. No i po tych przesłuchaniach, po tym wywiadzie, po zebraniu odcisków palca oraz po przeszukaniu mnie zupełnym, podjęto decyzję o tym, że jednak będę deportowany, że będę jednak odesłany do Polski. No i początkowo podano taki argument, że współpracuję, że przyjechałem na spotkanie z skrajnie prawicową organizacją Britain First, która działa legalnie w Wielkiej Brytanii, czyli tak naprawdę powód jest abstrakcyjny, oraz że moja obecność jest niebezpieczna dla społeczności, różnych społeczności w Wielkiej Brytanii. Tymczasem kilka minut temu przyleciałem do Krakowa na walizę, zostałem tutaj deportowany i tutaj otrzymałem dokument, w którym Brytyjczycy twierdzą, że nie posiadałem potrzebnej wizy, co jest kompletną bzdurą. Sprawą zajmie się, mam nadzieję, ambasada, polski konsulat tam przy ambasadzie Rzeczpospolitej. Mam nadzieję, że ta sprawa zostanie prędko wyjaśniona. No przecież jako polski obywatel nie powinieneś, nie potrzebujesz żadnej wizy, wystarczy dowód osobisty albo paszport, żeby wyjaśnić to, jaki miałeś ze sobą dokument. Oczywiście miałem dowód osobisty, jest to dokument wystarczający, tak więc o żadnej wizie nie mówiono w Wielkiej Brytanii, o żadnym problemach z dokumentami. No taki dokument dopiero otrzymałem tutaj od straży w Polsce. Tak więc jakie były pobudki niewpuszczenia mnie? No chyba każdy doskonale wie, zwłaszcza ta agresja, jakiej doświadczyłem ze strony agentów tych specjalnych służb żydowskich, o czym powiedzieli pracownicy lotniska Border Force. Podam wam może przykład. W momencie, gdy jeden z podwładnych agenta,
którego nazwiska nie chciano mi podać. Sprawdzał moje bagaże. Ten krzyczał cały czas do niego, żeby szukał dragów, szukał narkotyków, szukaj narkotyków i szukaj narzędzi, jakichś noży i tak dalej. No to chyba łatwo się domyślić z jakim nastawieniem tamtejszy przedstawiciel społeczności żydowskiej podchodził do mojej osoby w sposób jeszcze ksenofobiczny i rasistowski. A gdy wspomniałem o tym, że jestem radykalnym katolikiem i radykalnym narodowym katolikiem, to powiedział, że jest to mowa nienawiści, na którą nie ma przyzwolenia w Wielkiej Brytanii. Kontaktowałem się z konsulatem. Pani z konsulatu obiecała, że wyśle pismo do Border Force, tak aby tę sprawę wyjaśnili w sposób wystarczający. Border Force też również przedłożyłem w języku angielskim pismo, w którym wyraziłem zgodę na to, aby przekazywali wszelkie informacje polskiej ambasadzie w związku z zatrzymaniem mnie. No, zatrzymanie trwało wiele godzin. Uważam, że nie było żadnych zachowanych podstaw prawnych, zwłaszcza, że jechałem tam oficjalnie jako dziennikarz. Patrząc na tę sprawę pod kątem dziennikarskim, nie było żadnych przesłanek, żeby mnie zatrzymywać na granicy w Wielkiej Brytanii. Mam nadzieję, że to, co też powiem, będzie przestrogą dla wielu innych osób, że ci agenci tego typu służby mają naprawdę ogromne możliwości. Ten agent sam się przyznał do tego. Chciałbym też, żeby obywatele Rzeczypospolitej i w ogóle wszyscy Europejczycy dowiedzieli się, jak działają agenci tego typu służb skrajnie nienawistnych i ksenofobicznych. Ja myślę, że takiego natężenia rasizmu jeszcze nigdy nie doświadczyłem, jak doświadczyłem dzisiaj i przekonałem się, czym tak naprawdę jest Talmud w praktyce. W jaki sposób wypowiadano się o Jezusie Chrystusie i w jaki sposób ja jestem inwigilowany. Wszystko jest na mój temat, prawdę mówiąc, wiedzą. Oglądają wszystkie moje filmy na YouTubie, wiedzą, z kim rozmawiam przez telefon. Prawdę mówiąc, nawet nie ściągali wiadomości czy plików z moich urządzeń elektronicznych, no bo w jakim celu mieliby to robić, skoro oni to robią regularnie? Natomiast skanowali, przekserowali wszystkie moje dokumenty osobiste, wszelkie moje notatki, no inwigilacja pełną parą, a tylko dlatego, że jechałem głosić tam Jezusa Chrystusa. Co o tym również świadczy, miałem przy sobie tekst przemówienia, które miałem wygłosić w Telford. W Telford, w miejscowości, gdzie grasowały i grasują po dzień dzisiejszy podobno, tak zwane grooming gangs, gangi, które trudzą się gwałtami oraz wszelkiego rodzaju fundamentalizmem wymierzonym w stronę dzieci i nastolatek. Miałem wygłosić tam przemówienie, miałem je napisane na kartce, zostało ono mi zabrane przez żydowskiego agenta, z brytyjskim paszportem oczywiście. Przetłumaczono to na język angielski i pozakreślano mi również wszelkie, ale to wszelkie sentencje, w których mówię o tym, że Europa powinna być chrześcijańska, argumentując, że to jest rasizm, który nijak się ma do polityki Wielkiej Brytanii. A więc komu zależy na multikulturalizmie? Komu zależy na tym, żeby zderzać ze sobą obce cywilizacje? Komu zależy na tym, żeby skłócać ze sobą ludzi? Myślę, że nie muszę odpowiadać na to pytanie, bo jest to pytanie retoryczne. Niestety prawda jest taka, że jeżeli mówimy o tym, że ktoś jest Żydem, automatycznie przypina nam się łatkę wariata albo jakiegoś bezmózgiego człowieka. No niestety jest to pokłosie przeprowadzone przez setki lat propagandy, którą mam nadzieję, że w końcu obalimy. To, że byli to Żydzi, świadczą o tym wszelkiego rodzaju zachowania, wypowiedzi tych osób, ale zwłaszcza wypowiedzi pracowników Border Force, którzy powiedzieli, tak, to byli Jewish Special Branch, czyli ci tacy agenci specjalni żydowscy. Przyznam szczerze, że sami niektórzy pracownicy Border Force byli zszokowani ich działalnością. Mówił, że spotkali się z tego typu sytuacją po raz pierwszy i te osoby widzieli po raz pierwszy na własne oczy. O tym również, że to są tego typu osoby, świadczy również fakt, z jaką zawziętością bronili wspomnianego Ibrahima ibn Jakuba. Powiedziałem, że jest rabinem. Źle zaakcentowałem w języku brytyjskim. Z wielkim oburzeniem zareagowano na to i poprawiano mnie po 5-krot. Tak, abym wypowiedział to słowo w sposób dokładny, gdyż nie godzili się na to, żebym wymawiał słowo rabin w sposób niepoprawny. No a na słowa związane z chrześcijaństwem, a zwłaszcza na to, że moim Panem Jezus Chrystus reagowali z wściekłością, mówiąc, żebym zamknął mordę. Piotrze, także jeszcze sprawa naprawdę iście szokująca i myślę, że będzie szokująca dla wszystkich Polaków w sytuacji, gdy podczas przeszukania wyciągnięto z mojej kurtki opaski biało-czerwone,
których miałem, w który miałem iść podczas marszu w Telford oraz spotkać się z Polonią następnego dnia w Londynie podczas biegu Tropem Wilczym, między innymi, oraz wyciągnięto koszulki z takim napisem "Nigdy się nie poddawaj". Powiedziano, że to są koszulki i polskie patriotyczne emblematy o charakterze rasistowskim. Na co ja zareagowałem, powiedziałem, że nie życzę sobie, bez względu na to, kim pan jest, żeby mówić tak o polskiej fladze, o polskich narodowych symbolach, bo są to symbole, z których ja się szczycę, które są dla mnie dumą i nie pozwolę sobie, żeby jakiś Żyd kpił sobie z moich barw narodowych. I tak niestety było. Również tak było w przypadku tygodników, do których piszę. Tygodnik Polski Niepodległy, tygodnik Gazeta Warszawska została doszczętnie skserowana. Przyszedł Polak, który tłumaczył im niektóre teksty, o czym ja tam piszę. No i rzeczywiście pan, który ten oficer, ten agent specjalny, o którym wspomniałem, bo jeden z nich był rzeczywiście wyjątkowo napastliwy, rzeczywiście zna wszystkie moje teksty, które piszę w języku polskim, o których poruszam wątek społeczności żydowskiej, wątek tych korelacji, jakie były w przeszłości i są obecnie między społecznością żydowską a polskim narodem. I zasugerował mi w jednym momencie, żebym więcej tymi tematami się nie zajmował.